Cześć, witam serdecznie. Mam na imię Adam. Zapraszam Was na kolejną serię vlogów na temat budowania silnego core, stabilnych mięśni brzucha. Dzisiaj z nami jest Dagmara. Cześć. Razem z Dagmarą przedstawimy Wam teorię, praktykę, jak od podstaw zająć się mięśniami brzucha, naszym core, tak żebyście nie zaznali żadnych kontuzji, żeby nie bolały Was plecy. Zapraszam serdecznie. Omówimy wszystko po kolei. Każdy by chciał mieć silny, mocny mięsień brzucha. Razem z Dagmarą pokażę Wam mniej więcej, co jest ważne, żeby taki mięsień brzucha osiągnąć. Bo bardzo często zapominamy, jak istotne są te mięśnie głębokie, które są zlokalizowane pod tymi mięśniami, którym widać. Większość ludzi te mięśnie z wierzchu ma silne, a ma bardzo słabe mięśnie pod spodem. To wszystko razem musi wspólnie pracować, żeby razem kręgosłup był odciążony i nie odczuwać problemu ze strony kręgosłupa. I teraz na przykładzie Dagmary pokażę Wam mniej więcej, jak te mięśnie biegną, z jakich warstw się składają. Najważniejsze są te mięśnie wewnętrzne, jak mówiłem. Mięśnie dna miednicy, które są zlokalizowane w miednicy. Jest tam mnóstwo tych mięśni, to jest temat na osobny odcinek. Z przodu mamy głównie mięsień poprzeczny brzucha, który jest odpowiedzialny za wciąganie pępka do tyłu. W tym momencie zaangażował się u Dagmary. Kolejne mięśnie, które są bardzo ważne, stań tyłem. Jest to mięsień wielodzielny. On jest zlokalizowany pod prostownikiem grzbietu. Jeszcze raz przodem poproszę. Oraz bardzo ważna jest także praca przepony, która jest zlokalizowana w tym miejscu, mniej więcej na środku, zaraz pod mostkiem, oddzielająca jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej. I te wszystkie mięśnie razem, łącznie stabilizują kręgosłup od wewnątrz. Z zewnątrz mamy mięsień prosty brzucha, który najbardziej widać, najbardziej chcemy właśnie, żeby były widoczne te kostki, jeżeli chodzi o mięsień prosty brzucha. Mięśnie skośne, wewnętrzne, zewnętrzne, które przecinają się, jedne idą w ten sposób, drugie idą w ten sposób. To wszystko razem tworzy taką spójną biomechaniczną maszynę, która stabilizuje nasz cały core i bez świadomości tego i trenowania tego wszystkiego razem możemy niechcący wprowadzać sobie problem na kręgosłupie i bardzo często to spotykam w swojej pracy zawodowej. I przejdziemy teraz dalej, żebyście zobaczyli, jak ma to wszystko razem pracować. Zapraszamy. No i teraz pytanie, po co nam tyle tych mięśni? Po co wszystkiego tu jest tyle, żeby to wspólnie fajnie pracowało? Tak naprawdę jedną z głównych rzeczy, na których będę chciał się skupić, to będzie pozycja neutralna kręgosłupa. Jest to pozycja kręgosłupa, w której zachowujemy optymalne wartości biomechaniczne, jeżeli chodzi o obciążenie górnej części tułowia, dolnej części tułowia i jesteśmy w stanie płynnie przekazywać obciążenia z kończyn do ramion i odwrotnie. Czy będą to biegi, czy będą to rzuty, skoki. W tych wszystkich wzorcach ruchowych sprawny core jest niezbędny do tego, żeby płynnie przekazywać energię z dołu do góry, z jednej kończyny na drugą kończynę, po to, żeby nie dochodziło do przeciążeń stawowych, zarówno barków, kolan, bioder i całej reszty. I teraz pokażę Wam na Dagmarze, co to jest ta neutralna pozycja kręgosłupa, używając do tego prostego narzędzia, czyli rurki kika, rurki PCV, co macie pod ręką, też możecie poprosić kogoś u siebie, żeby sprawdzić to na własnym, na Was po prostu. Ok, zapraszam, staniemy sobie boczkiem i teraz ustawiam sobie kijek tyłem i co obserwujemy u Dagmary? W tym momencie można powiedzieć, że pozycja neutralna kręgosłupa jest zachowana. Co o tym świadczy? Trzy punkty podparcia, jeżeli chodzi o struktury. TH6, czyli szósty krąg piersiowy, środek mniej więcej połączenia między łopatkami. Odwróć się troszeczkę boczkiem jeszcze, mniej więcej na tej wysokości. Kość krzyżowa, szczyt kości krzyżowej, kolejny punkt. No i szczytowy punkt, szczyt guzowatości potylicznej zewnętrznej. Jeżeli te trzy punkty są podparte, stanę jeszcze raz boczkiem, to wtedy możemy mówić, że mamy kręgosłup ustawiony w pozycji neutralnej. Omówiliśmy sobie neutralną pozycję kręgosłupa. Teraz przedstawię Wam najczęstsze błędy, jeżeli chodzi o postawę u osób, z którymi się zajmuję, no i które obserwuję na co dzień, żebyście mogli też spojrzeć na siebie. Generalnie, jeżeli chodzi o najczęstszy problem, to jest nadmierne przeduchylenie miednicy. Teraz pokażę u Dagmary, czyli kolce biodrowe przednie górne zjeżdżają nam do przodu i zaczynają celować w dół. Podciągnij miednicę pod siebie, biodra pod siebie, kolce biodrowe, przednie górne zaczynają celować przed siebie i to jest pozycja, od której chcemy w trakcie wykonywania ćwiczeń, w trakcie chodzenia, w trakcie siedzenia, żeby nie było przodopochylenia miednicy. Odpuść jeszcze raz, odpuszczamy, dochodzi do zwiększonego napięcia w odcinku lędźwiowym w tym momencie i najczęściej kompensacyjnie na dole dochodzi do przeprostowania w stawach kolanowych. W tym momencie mamy nadmiernie napiętą torebkę stołową z tyłu kolana, nadmiernie ponapinane torebki stołowe z tyłu pleców i w takiej pozycji stojąc najczęściej też kompensujemy w pozycji do przodu barki zrotowane do wewnątrz. I w tej pozycji nam się najwygodniej stoi, bo zapieramy się na stawach, torebkach stołowych, zarówno tu, jak i tutaj, a nie napinamy odpowiednio mięśni brzucha, a nie mięśni pośladkowych. I to jest najczęstszy problem, jeżeli chodzi o pozycję ciała i
dysfunkcję w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa. I teraz pokażę Wam jeszcze jeden rodzaj dysfunkcji, która też bardzo często jest widoczna, tak zwany swayback. Poprosimy Ciebie o tyło, pochylenie miednicy, czyli teraz podkręcamy, o właśnie, super, barki do przodu. Zgarb się, o właśnie, głowa prosto. O właśnie. I w tej pozycji też widzimy nadmierną kifozę w odcinku piersiowym, spłycenie lordozy w odcinku lędźwiowym, no i równie dobrze też można się zaprzeć na wyproście w stawach kolanowych. Tu mamy teraz pokazaną dysfunkcję, którą możemy nazwać tak zwanym swaybackiem. Też często możecie to spotkać. Zarówno od jednej, jak i drugiej dysfunkcji należy wyjść poprzez właśnie lekkie ściągnięcie łopatek, lekkie napięcie, szczególnie mięśnia poprzecznego brzucha i lekkie ugięcie stawów kolanowych, by doprowadzić do neutralnej pozycji kręgosłupa. I taka pozycja kręgosłupa powinna być w trakcie wykonywania pompek, przysiadów, wykroków, w trakcie chodzenia, w trakcie siedzenia. Jest ona najbezpieczniejsza dla całej struktury. Okej, możesz teraz zapytać, skąd się biorą te wszystkie wady postawy, wady, jeżeli chodzi o funkcjonowanie odcinka lędźwiowego, piersiowego i bóle z tym związane. No, odpowiedź jest dosyć prosta. Najczęściej jest to nasze życie od dziecka, kiedy już od samego początku mamy za małą ilość ruchu, za dużo pozycji siedzącej w pracy, środki transportu, gdzie też jesteśmy zmuszani do siedzenia. Nasze ciało jest skonstruowane do tego, żeby się ruszać, przemieszczać. Najważniejszym dla nas jest ruch każdego dnia. Najczęściej tego ruchu jest bardzo, bardzo mało, a wręcz w pozycji wymuszonej, jednej, ciągłej, stałej. Na skutek tego w takiej pozycji dochodzi do adaptacji naszego organizmu, czyli przykurczów mięśniowych, przykurczów na torebkach stołowych i to wszystko razem powoduje, że w takiej pozycji nasz kręgosłup się znajduje. Czasem do tego dochodzą bardzo często kontuzje, urazy, które też wymuszają pewne wzorce ruchowe. Jeżeli po jakimś zdarzeniu mamy, załóżmy, zagipsowaną rękę przez 6 tygodni, czasem dłużej, są to czasem 2 miesiące, albo po ciężkim złamaniu miednicy uczymy się chodzić na nowo, to bardzo często też po takich urazach dochodzi do stałych kompensacji, jeżeli chodzi o ułożenie bioder, miednicy, wyhamowania, osłabienia mięśni w obrębie kręgosłupa. I bez świadomości, jak to wszystko razem ma działać, jak to uruchomić, bardzo ciężko jest później, robiąc to, co wszyscy na siłowni, poprawić naszą pozycję ciała, naszą postawę, naszą sylwetkę. Dlatego tak bardzo już na podstawie tego, co wcześniej powiedziałem, jest ważne to, żebyście sobie zdali sprawę, na ile jest aktywny wasz core, jak go wzmocnić, jak go zaangażować od podstaw i na tej bazie dopiero budować sobie większe, mocniejsze mięśnie, te zewnętrzne, które wszyscy chcą pokazywać na plaży, z nieświadomością, jak w złym stanie mogą być te mięśnie w środku. Najczęściej nieaktywność mięśni wewnętrznych, jeżeli chodzi o brzuch, core, stabilizację, objawia się tym, że mamy bóle w momencie, kiedy stoimy, kiedy się nie przemieszczamy, kiedy siedzimy. Bo w tym momencie te mięśnie wewnętrzne, które mają dużo więcej włókien wytrzymałościowych, dużo większą funkcję stabilizującą w spoczynku, powinny mocno pracować i stabilizować nasz kręgosłup. Kiedy się przemieszczamy, przerzucamy nasze obciążenie na kończyny, na mięśnie czworogłowe, na mięśnie pośladkowe. Obciążenie się zmienia. Jeżeli tego obciążenie się nie zmienia i jesteśmy w jednej ciągłej tej samej pozycji, no to wtedy, kiedy mam niewydolne te mięśnie przykręgosłupowe, głębokie, mięśnie dna miednicy, to wszystko zaczyna naciskać mocno na receptory w obrębie torebek stołowych, kości okosnej, nerwów i dochodzi bardzo często do bólów i do problemów. Także zapraszam was wszystkich dalej teraz na spojrzenie na to, jak od podstaw zaangażować, zobaczyć, na ile wasze mięśnie brzucha, te głębokie i całość jest aktywna. W pierwszej kolejności chciałem Wam pokazać proste ćwiczenie, żeby sprawdzić, na ile aktywuje Wam się mięsień poprzeczny brzucha. Tak jak mówiłem wcześniej, mięsień poprzeczny brzucha jest głównym mięsieniem, który ma pracować wewnętrznie. On ściąga ze sobą wszystkie pozostałe mięśnie brzucha do tego, żeby ustabilizować Wasz kręgosłup i żebyście poczuli mocną pracę mięśni tych pozostałych. Bardzo często robimy ćwiczenia, pracujemy na brzuchu, nie czujemy mięśni brzucha, a bolą nas plecy. Właśnie bardzo często przez to, że mięsień poprzeczny brzucha jest nieaktywny. Tutaj przygotowaliśmy proste ćwiczenie, w którym użyłem akurat gumy, troszeczkę grubszej, żeby nie była płaska, może do tego też posłużyć skakanka, którą podkładamy mniej więcej na wysokość środka odcinka lędźwiowego i w tej pozycji będziemy próbować skupić się na mięśniu poprzecznym brzucha, który będzie miał zadanie przytrzymanie gumy, którą będę ciągnął do siebie, żeby zobaczyć, czy mięsień brzucha jest stabilny. I teraz poproszę Dagmarę, żebyś puściła sobie spokojnie miednicę do przodu pochylenia, czyli to, co Wam pokazywałem wcześniej, jeżeli chodzi o błędną pozycję stojącą. W przodu pochylenie miednicy, czyli w tym, co mam najczęściej, ja teraz bez problemu jestem w stanie sobie tą linkę przesunąć. Mięsień poprzeczny brzucha jest nieaktywny. Wrócimy sobie z linką. I teraz można też, stety i niestety, zastąpić pracę mięśni brzucha mięśniem pośladkowym i mięśniem biodrowo-lędźwiowym. I teraz poprosimy Dagmarę jeszcze raz, żeby podciągnęła biodrka pod siebie mocno. I teraz ja już widzę, że bardzo mocno napięła pośladki.
Dalej poprzeczny jest nieaktywny, mięsień pośladkowy uruchomił się mocno. Poprosimy Dagmarę, żeby odpuściła miednicę. Jeszcze. OK. Teraz mamy pozycję neutralną. W pozycji neutralnej jest na tyle przestrzeni, że jestem w stanie sobie tą tasiemkę przesuwać. Już z lekkim oporem, ale jestem. I teraz obserwuję, co się dzieje z miednicą i proszę Dagmarę, wciśnij pępek do kręgosłupa, ale bez podciągania bioder pod siebie. O, i teraz to widać. Mocno wciskamy pępek do końca. I teraz próbuję przesunąć taśmę. Już czuję wyraźny opór i widzę, że mięsień poprzeczny zaczął elegancko pracować bez większej pomocy pośladków, które mogłyby oszukać i wyłączyć totalnie mięsień brzucha przez tylne pochylenie miednicy. I w tej pozycji możemy sobie oporować i możemy teraz dodać też wariację, żeby zobaczyć, na ile jest stabilna lewa i prawa część tłowia. Poprosimy teraz Dagmarę, żeby nie odpuszczała mięśnia poprzecznego brzucha, cały czas starała się docisnąć pępek do kręgosłupa. Ja ciągnę linkę cały czas i proszę Dagmarę, żeby powolutku podnosiła jedną nogę do góry. Ciągle, no właśnie. Jeżeli Dagmara by puściła z jednej strony mięsień brzucha, to wtedy ja bym mógł, czułbym, że opór się zmniejsza. I teraz to jest pierwszy wariant. Możemy tą nogę odpuścić powolutku. Cały czas dociśnij pępek mocniej w dół. O właśnie, nie może się nam uwypuklać, żebyśmy mieli gwarancję jego aktywnej pracy. I teraz powolutku druga noga. Staramy się nie odpuścić napięcia. Dobrze. I w ten sposób już możemy sobie ćwiczyć aktywację mięśni brzucha. Co czujesz? Czujesz mocną pracę mięśni brzucha? Tak, coraz mocniej. Coraz mocniej, super. Ok, odkładamy i trudniejsza wersja. Zobaczymy zaraz, jak Dagmara sobie poradzi. Trzymamy mocno i próbujemy bez podwijania bioder pod siebie. Już widzicie, Dagmara zaczęła troszeczkę kompensować, pomagać sobie pośladkami. Tylko poprzecznym i próbujemy unieść. Przybliż sobie jeszcze pięty do pośladków. Będzie troszeczkę łatwiej wtedy. Nie spinaj za mocno pośladków, trzymaj w dół pępek i teraz spróbuj unieść obie nogi do góry. O, ale już widzimy, już troszeczkę było odpuszczenie. Powtarzamy ćwiczenie. Spróbujmy jeszcze raz. Wciśnij pępek mocno, ja ciągnę gumę. Nie odpuść i podnieś obie nogi do góry. O, teraz guma nie odpuściła. Teraz jeszcze mocniej zaangażował do pracy. Jeszcze na siebie. Dociskaj pępek, niżej. O, właśnie. I teraz mam brzuch aktywny. I w ten sposób świadomie możemy sobie naprawdę bardzo mocno uruchomić mięśnie poprzeczne brzucha bez dodatkowego wsparcia mięśni pośladkowych, które mogą nam to wszystko oszukać i sprawić, że nie będzie to wszystko do końca sprawne, że potem przy ćwiczeniach nie będziemy czuli tego, co powinniśmy czuć, czyli całą płaszczyznę tutaj mięśni brzucha. W tym ćwiczeniu wydawałoby się, że pracują tylko mięśnie proste i mięśnie poprzeczne, ale one są wszystkie związane również ze skosami, ze skośnym wewnętrznym i zewnętrznym brzucha. Uwierzcie mi, te wszystkie mięśnie pracują razem jako jedno spójne ogniwo. Przy rotacji oczywiście bardziej, mięśnie skośne wewnętrzne, zewnętrzne, ale to jest podstawa stabilizacji. Ustaw się w pozycji na czworaka. Tutaj w tej sytuacji też możemy sobie zaobserwować, jak układa się kręgosłup. Jest to będzie dobry wstęp do ułożenia się w pozycję planka, w pozycję podporu, w pozycję do pompki. Ponieważ w tej pozycji też powinniśmy zadbać, jeżeli będziemy przykładać do tego opór jakikolwiek, czy opór związany z ciężarem ciała, czy opór związany z wykonywaniem jakiegokolwiek ruchu, z obciążeniem. Bardzo istotne jest to, żeby zachować jak najlepiej te wszystkie krzywizny kręgosłupa, żeby płynnie przekazywać energię, pracę mięśniową poprzez kręgosłup do kończyn. I teraz w tej pozycji również możemy ponownie posłużyć się kijkiem. Tu nam troszeczkę przeszkadza kucyk, ale to nie problem, poradzimy sobie. Lekko rozluźniam bioderka, żeby zaznaczyć lordozę jeszcze troszeczkę w odcinku lędźwiowym. Mamy punkt podporu mniej więcej na środku odległości między łopatkami, na szczycie kości krzyżowej i na guzowatości potycznej zewnętrznej. I teraz z tej pozycji możemy sobie zobaczyć, jak będzie wyglądał klasyczny plank. Na razie z kolan jest to wstęp do pracy nad tym podstawowym plankiem, czyli pozycją deski, bardzo często spotykam na siłowniach. Idziemy w tym kierunku, chcę wam to pokazać, bo bardzo często osoby robią, wykonują to źle. Wysuń sobie kolanka do tyłu. Ok, przejdź na przedramiona. Ok, i w tej pozycji też bardzo ważne jest to, żeby ponownie zadbać o ułożenie wszystkich krzywic kręgosłupa. Daję troszeczkę miednicę do przodu do pochylenia. Jeszcze troszeczkę. O, super. Ekstra. Mamy wykształconą lordozę, mamy odpowiednio ukształtowaną tego kifozę w odcinku piersiowym i podpór na guzowatości potycznej zewnętrznej. Łokcie powinny znajdować się tuż pod barkami i najlepiej jeszcze, jak damy sobie ramiona do rotacji zewnętrznej. Dzięki temu będziemy zapobiegać tendencji, które przez cały dzień w zasadzie mamy, kierując autem, robiąc coś przy stole w kuchni, do rotowania ramion do środka. To już jak jesteśmy na siłowni, skupiamy się na sobie, róbmy to w drugą stronę, wzmacniajmy rotatory barków, szczególnie te zewnętrzne. I w tej pozycji widzicie,
Tutaj nam Bedmarek troszeczkę zaczęła przychylać na jedną stronę. Staramy się utrzymać tą pozycję i to jest prawidłowy plank w wersji takiej naprawdę klasycznej, podstawowej, jeżeli chodzi o podpór na kolanach. Wersja z wyprostowymi nogami jest dużo, dużo trudniejsza. I w tym momencie chciałem Was zaprosić na kolejne odcinki Fauloga, gdzie będziemy omawiać błędy w planku, świadczące o którym mięśnie są najsłabsze, jak sobie z tym poradzić, żeby to wszystko wspólnie poprowadzić, żebyście jeszcze mocniej byli w stanie trzymać brzuch, nie szkodzić sobie na plecy, wykonywać pompki. Dziękuję bardzo, zapraszamy.